W jednej z poprzednich lekcji udowodniliśmy sobie, że jeśli promień przepoławia cięciwę, to znaczy, że jeśli dzieli tę cięciwę na dwa odcinki identycznej długości, czyli na dwa takie same odcinki, to będziemy mogli wysnuć wniosek, że ten promień przecina tę cięciwę pod kątem prostym, czyli tutaj będziemy mieli kąt prosty oraz tutaj będziemy mieli kąt prosty. W tej lekcji udowodnimy sobie coś troszeczkę innego, tak jakby odwrotnego. Tutaj mamy tylko takie informacje, popatrzmy. Wiemy, że promień przecina cięciwę pod kątem prostym, czyli tutaj mamy zaznaczone kąty proste i będziemy chcieli udowodnić, że w takich warunkach, przy takich założeniach ten promień będzie przepoławiał cięciwę, czyli będziemy chcieli pokazać, że ten promień podzieli naszą cięciwę na dwa odcinki identycznej długości. I w jaki sposób możemy to sobie udowodnić? Zrobimy sobie najpierw tutaj troszeczkę miejsca i popatrzmy. Wiemy dość sporo o trójkątach, więc fajnie by było, gdybyśmy dorysowali sobie coś, co dałoby nam jakieś trójkąty. I teraz popatrzmy, dorysujmy tutaj odcinek i tutaj odcinek. I możemy zaobserwować, że otrzymaliśmy dwa trójkąty. Mało tego, otrzymaliśmy dwa prostokątne trójkąty. Ja tutaj dodam jeszcze jeden punkt, o, żebyśmy mogli sobie spokojnie te trójkąty nazwać. I teraz popatrz, mamy dwa prostokątne trójkąty. Pierwszy to jest trójkąt AMO, a drugi trójkąt prostokątny to jest CMO. I zastanówmy się, co wiemy o tych dwóch trójkątach. Zastanówmy się, czym są te dwa odcinki, które... Oj, tutaj wyskoczyło coś niechcianego. Czym są te dwa odcinki, które sobie tutaj dorysowaliśmy? Widzimy, że to są promienie, bo widzimy, że te dwa odcinki łączą środek okręgu z punktami, które znajdują się na okręgu. Tak więc to są promienie, czyli te dwa odcinki mają taką samą długość, są identyczne. I widzimy przy okazji, że to są przeciwprostokątne w tych dwóch trójkątach, bo znajdują się naprzeciwko kątów prostych. Widzimy również, że w tych dwóch trójkątach prostokątnych ten odcinek OM jest bokiem wspólnym dla tych dwóch trójkątów. Te dwa trójkąty dzielą ten sam bok. I popatrzmy, co otrzymujemy. Mamy bok, bok, kąt, bok, bok, kąt. Ale wiemy, że bok, bok, kąt nie jest cechą przystawania trójkątów. Ale musimy jednak pamiętać, że istnieje jeden specjalny przypadek. Ja pokazywałem to w lekcji, która nazywa się Dlaczego bok, bok, kąt nie jest cechą przystawania trójkątów. I właśnie jeśli mamy do czynienia z trójkątami prostokątnymi, to jest ten specjalny przypadek. I jeśli mamy dwa trójkąty prostokątne i jeśli mamy takie o nich informacje, że gdy mamy przeciwprostokątne identycznej długości oraz jedną parę boków, które mają taką samą długość, w tym przypadku to jest ten bok OM, to te dwa trójkąty będą przystające, czyli te dwa trójkąty będą przystające i tutaj z tego skorzystamy. To jest ten specjalny przypadek. Widzimy, że tutaj przeciwprostokątne są identyczne i ten jeden bok tutaj, który jest wspólny dla tych dwóch trójkątów, to jest odpowiedni bok i w tym trójkącie, i w tym trójkącie, tak? To widzimy, że mamy parę takich samych boków w tych dwóch trójkątach. Mówię tutaj o tym boku, więc możemy skorzystać z tego specjalnego przypadku, więc zapiszemy sobie, że te dwa trójkąty są przystające. Czyli trójkąt AMO jest przystający do trójkąta, tutaj zapisałem AMO, to tutaj muszę CMO, do trójkąta CMO. A co to znaczy, że dwa trójkąty są przystające? To znaczy, że są identyczne, czyli odpowiednie boki tych dwóch trójkątów są takie same. Czyli z tego wynika, że długość boku AM jest taka sama jak długość boku MC. To są odpowiednie boki tych dwóch trójkątów, czyli możemy sobie zaznaczyć o to w ten sposób. Długość odcinka M jest taka sama jak długość odcinka MC. Czyli pokazaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy pokazać, że ten promień przecina naszą cięciwę na dwie równe części. Ale teraz chciałbym pokazać jeszcze jeden sposób, dzięki któremu będziemy mogli sobie udowodnić to, że ten odcinek AM jest taki sam jak odcinek MC. Może tutaj sobie oddzielimy to w ten sposób i zapiszmy najpierw to, co możemy zaobserwować. Widzimy, że ten
odcinek OA, OA ma taką samą długość jak odcinek OC. I skorzystajmy teraz z twierdzenia Pitagorasa. Co mówi nam twierdzenie Pitagorasa? Że długość jednej przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym, czyli tutaj AM kwadrat, plus długość drugiej przyprostokątnej w tym samym trójkącie prostokątnym, czyli tutaj będziemy mieli OM kwadrat, to ta suma tych kwadratów długości przyprostokątnych jest taka sama jak długość przeciwprostokątnej w tym trójkącie podniesiona do kwadratu, czyli tutaj będziemy mieli OA kwadrat. I teraz robimy to samo w tym drugim trójkącie, bo tutaj ten zapis tyczy się tego trójkąta AMO, czyli zmienimy sobie kolor, będziemy mieli tak, CM do kwadratu, CM kwadrat, plus, tutaj będziemy mieli OM do kwadratu, OM do kwadratu, równa się długości przeciwprostokątnej do kwadratu, czyli tutaj mamy OC kwadrat, OC kwadrat. I co możemy tutaj z tym zrobić? Teraz skorzystamy sobie z tego, że OA to jest to samo co OC, czyli to OA wymienimy sobie na OC, czyli tutaj mamy AM kwadrat plus OM kwadrat równa się OC do kwadratu. I teraz wyrzućmy sobie OM kwadrat na drugą stronę. Popatrzmy, otrzymamy coś takiego. AM kwadrat równa się, tutaj zamieniliśmy OA na OC i teraz tego będziemy się tutaj trzymać i będziemy mieli OC kwadrat minus OM kwadrat. I tutaj z tej strony wyrzucimy sobie również OM kwadrat na drugą stronę i będziemy mieli CM kwadrat równa się OC kwadrat minus OM kwadrat. Pamiętamy, że jak przenosimy jakiś element równania na drugą stronę, to zmieniamy jego znak. Stąd też tutaj dwa minusy. I teraz pierwiastkujmy sobie obie strony tutaj tych równań. Tutaj zniknie nam ten kwadrat, a tutaj będziemy mieli pierwiastek. I tak samo tutaj. Znika nam kwadrat i mamy tutaj pierwiastek. I popatrzmy, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy, że AM to jest dokładnie to samo, co CM, bo to jest to samo, co tutaj. CM to jest dokładnie to samo, co AM. I również pokazaliśmy, że tutaj ten odcinek, ten bok tego trójkąta jest taki sam tutaj jak ten odcinek, jak bok tego trójkąta. I pokazaliśmy na dwa sposoby to, co chcieliśmy pokazać, że ten promień przecina cięciwę na dwie równe części, wtedy gdy ten promień przecina tę cięciwę pod kątem prostym.